przygody Edwarda Carnby'ego bawią nas już 16 lat. Na kolejną część przygód prywatnego detektywa parającego się sprawami paranormalnymi przyszło nam czekać aż 7. W zamian za to autorzy postanowili zaprezentować nam coś zupełnie innego i nowatorskiego w gatunku survival horroru. Tym razem akcja gry toczy się we współczesności. Nasz bohater, mający problemy z ustaleniem własnej tożsamości, po raz kolejny musi stawić czoło wszędobylskiemu złu. Lądując w nowojorskim hotelu, na wpół przytomny Edward przetrzymywany jest przez pewnych kulturystów ogarniętych demoniczną żądzą. Szybko się okazuje, że jednak coś jest nie tak, bowiem ściany hotelu zaczynają żyć własnym życiem, opętane przez przerażające monstra, a jedynymi gośćmi pensjonatu stają się natarczywe zombie. Wraz z naszą towarzyszką Sarą musimy wydostać się z hotelu, by następnie przenieść się do Central Parku i tam rozwiązać zagadkę szatańskich mocy zagrażających nowojorskiej metropolii. Akcja gry podzielona została na epizody, co nie tylko wpływa na jej filmowość, ale także umożliwia graczowi przeskakiwanie pominiędzy różnymi etapami w grze, a także pominięcie tych co bardziej irytujących fragmentów. Autorzy postanowili nieco zredefiniować pojęcie survival horroru i zaserwowali nam duży nacisk na mocno filmową akcję. Niestety, wszystkie nowatorskie pomysły zostały solidnie zdruzgotane przez fatalne sterowanie. Już sama perspektywa widoku w grze może przyprawić o zawrót głowy. Widok z oczu naszego bohatera przydatny jest głównie przy strzelaniu z pistoletu, natomiast punkt widzenia z nadramienia przy poruszaniu się. Szkoda tylko, że żaden z nich nie jest w pełni użyteczny, bowiem wszelkie akcje Carnby wykonuje ze sporym opóźnieniem. Podobnie ma się rzecz z menu ekwipunku, za który służą kieszenie naszej kurtki. Możemy tam pomieścić jedynie ograniczoną liczbę przedmiotów, jednak by wybrać któryś z nich lub połączyć jeden z drugim, trzeba się sporo naklikać, a co gorsza, kiedy korzystamy z naszego schowka, nie zatrzymuje się czas, co w ferworze walki może nas przyprawić o rychłą śmierć. Również jazda samochodem wyszła tragicznie. Nie dość, że sterowany przez nas pojazd prowadzi się bardzo topornie, to do tego etapy samochodowe są jednymi z najtrudniejszych w całej grze. Aby je ukończyć, należy bowiem bezbłędnie przejechać całą trasę. Nieodłącznym elementem Alone in the Dark jest walka, która podobnie jak cała gra jest bardzo niedopracowana i męcząca dla gracza. Rekompensują nam ją nieco pojawiające się monstra, które choć są bardzo ciekawe i oryginalne, to nie są w stanie wywołać u nas ciarek na plecach. By pokonać większość z nich należy użyć ognia, chociażby podpalając leżące drewniane krzesło. Warto wspomnieć, że fizyka zaimplementowana do gry sprawia się bardzo dobrze i nieraz nie dwa przyjdzie nam wysilić nieco szare komórki, by poprzez interakcję z otoczeniem pokonać licznie stawiane przed nami przeszkody. Graficznie najnowsza produkcja studia Eden Games prezentuje się nad wyraz dobrze. Modele postaci, całe otoczenie, a także przede wszystkim efekt ognia sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Wiążą się z tym jednak dość wysokie wymagania sprzętowe. Nieco gorzej jest z animacją postaci, które poruszają się co najmniej dziwnie. Alone in the Dark został w pełni zlokalizowany, a swych głosów postacią występującym w grze użyczyli znani aktorzy. O ile Robert Gonera w roli Edwarda Carnby'ego sprawdza się nieźle... Wiem tyle co ty. Nic nie pamiętam do momentu, kiedy się przebudziłem dziś wieczorem. Tak już co do reszty można mieć spore wątpliwości. Zabierzcie mnie stąd, błagam was! Szczególnie do głosu Sary, który podobnie jak setki wulgaryzmów występujących w grze, nijak nie pasuje do klimatu rozgrywki. Co jest kurwa? Dlaczego to zrobił? Chyba zwymiotuje! Ja pierdolę! Co to jest to diabeł? Mieszane uczucia wywołuje także muzyka. Z jednej strony buduje ona klimat, jednak z drugiej ciągłe słuchanie choralnych śpiewów przepełnionych patosem zaczyna po pewnym czasie mocno irytować. Niestety, po szumnych zapowiedziach Alone in the Dark, zamiast stać się hitem, zyskał miano pretendenta do rozczarowania roku. Niezła oprawa graficzna, kilka ciekawych pomysłów nie wystarczą, by gracz wybaczył producentom fatalne sterowanie i uciążliwą walkę z interfejsem. Można rzec, że to gra tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Szkoda tylko, że nie ze względu na klimat.